Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w taką fajną strzelankę, no w miarę świeżą jak na produkty automatowe, bo z 2000 roku, o tytule Daj Maczu. Bardzo fajna grafika, jak na tamtejsze czasy. Gra cieszyła się też dużym powodzeniem, właśnie na dopracowanie, szczegóły, zarówno dźwięk, jak i właśnie wygląd, fajnie się to prezentuje. W tej chwili właśnie mamy takie demko, które widzicie, więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Można sobie wybrać po wrzuceniu oczywiście monety wirtualnej, w jakim stopniu jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o tą grę, czy nowicjusz, czy wyjadacz. Natomiast po prawej i po lewej stronie tego wirtualnego ekranu mamy opisy, czym sterować. Po prostu te opisy, które znajdowały się fizycznie na tym urządzeniu, na tym automacie. No właśnie, demonstracja. Co mamy, że robić? Czyli po prostu należy strzelać, zbierać jakieś tam rzeczy, które są po drodze. No i mamy z tego tytułu właśnie dodatkową albo broń, albo jakieś tam granaty, bomby. Także no fajnie to wygląda, jak na razie podoba mi się, bo mówię, no niewiele gier jest tak fajnie zrobionych jak ta. Oczywiście nie mówimy tu o grach współczesnych, no bo to nie ma co porównywać, rok 2000, a obecny, no to mamy przepaść 20 lat, tak? Także na tamte czasy, no to było coś fajnego, co na pewno przyciągało niejednego entuzjastę tego typu rozrywek. No dobrze, w takim razie, co by nie tracić czasu, zaczynamy rozgrywkę. Wrzucam wirtualną monetę. Wirtualna moneta wrzucona. No i rozpoczynamy. Tutaj możemy sobie wybrać, kim chcemy być. Ekspertem. Początkującym. No dobra. Weźmy sobie tego początkującego. No i strzelamy! Strzelamy, strzelamy, bo na tym tak naprawdę polega, słuchajcie. O, żeśmy sobie postrzelali. No i trzeba tu literkę zbierać. Jakieś tam diamenty, które się pojawiają. O! Zebrałem coś i już mam w tym momencie. O! Średnio to zbieramy, wychodzi. Boję się, żeby znowu na jakąś tam minę nie wpaść. A że ze strzelarów nie jestem najlepszy, więc efekt taki jest, jak widzicie. Aczkolwiek, no... coś tam mi wychodzi. Co? O, nowy mi rozwodnił. Może jakąś bombę rzucimy? Można? Można? Można. Jakiś tam super laser. Continue? O, muszę wrzucić monetę najpierw. No dobra, wrzućmy z 5 monet. No i próbujmy. Skoro można kontynuować, to pociągnijmy tą rozgrywkę dalej, bo jest naprawdę fajna i wciągająca. Oj. No coś tam wziąłem, udało się. Coś udało się wziąć. O, tu mamy duży. No niestety nie udało się. Pozwolili mnie. O, o, ładnie zawsze mnie żeśmy załatwili temat. No co się będzie działo teraz? No. Lasy bym się skończył, natomiast zostały mi zwykła amunicja. O! Widzę, że pociski się kierują. No lecimy dalej. Pociski się kierują tam, gdzie byłem w ostatnim momencie. O! Niestety. No. Udało się. Dobra, o, już się zaczęło. Myślałem, że to jakieś prowadzenie czołówka.
A tu już okazuje się, że już gramy. Dobra, gramy, gramy. Gramy. O kurde. Ale zadyma. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy się pinie, jak to niektórzy mówią. O, nie już żeśmy pograli. No, gra jest na pewno, widzę, wyjątkowa w swojej wizualnej otoczce. Mało tak gier zaawansowanych jest na tej platformie. No, w sumie 2000 lat, no to już troszeczkę zostało zrobione w tej kwestii, żeby to miało ręce i nogi. No jasne, że kontynuuję. To się pyta, czy kontynuuję. No i rozwalam. Kontynuuję. O! Trzeba ostrożnie. O, niestety nie udało się tym razem. Zniszczyli mnie. O, piękny kontynuuj. O! No, co teraz będzie? Jakieś cuda nowe. O, może jakiś właśnie taki ten. Jakieś takie pociski. Strasznie to mocno strzela, niby wybrałem ten tryb dla początkujących, ale to podrapać się po nosie nie można, bo cały czas coś tam się dzieje. No. O. Nie zostało. No dobra, jeszcze 10 kredytów dobijmy. Łatwo mi naciskać przycisk od kredytów, ale wtedy było gorzej. Wymagało to żywej monety. No ale te gry miały wzięcie, słuchajcie, miały wzięcie. Ładnie to wyglądało. Nie jeden pewnie nastolatek przetracił na to całe kieszonkowe, które dostał tam od rodziców. No. O. O. To jedno. Co chwilę to życie się traci, a jeżeli jeszcze wziąłbym tryb, załóżmy ten środkowy albo nie daj Boże ekspert. No, to już całkiem by było prawdopodobnie. O, są nawet do zbierania, dobra. Kolejna plansza zaliczona. Zobaczymy, co będzie dalej. No, lecimy, lecimy. Gramy i lecimy. No, continue, nie continue. Nie będzie continue. A, niestety. No nie będzie kontynuować.
Dobra. Lecimy dalej. No. O. Powiem wam, że jak te gry jeszcze tak tną na tapecie, to było paru zawodników, których widziałem, którzy naprawdę byli mistrzami w te klocki. Za jeden tam, za jedną monetę potrafili nawet po godzinie grać. Także byli specjaliści w swojej klasie. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć. Ja niestety do nich nie należałem. Ja niestety, albo stety. Po prostu nie grałem zbyt dużo, raczej mnie interesowało, co taka gra, że tak powiem, zawiera, niż żeby, no, że tak powiem, pykać. No. Ojej. Oj, będzie się grał. Bez sensu. Nie byłem do końca na mnie. Dobra, zaliczone. Oj. Narało się. Niestety. Dobra, lecimy dalej. Nie, tego nie zostało. Tych kredytów skończyło się, to skończymy grę. Ale strzelam na prawo i na lewo. No i niestety, w ten sposób żeśmy skończyli grę. Mniej więcej macie, że tak powiem, zarys, jak to wygląda. No mówię, jedna z lepszych gier, które widziałem. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś tam gry uda mi się zagrać tego typu. No, tak jak mówię, z 2000 roku, więc nie ma się z drugiej strony co dziwić. Gra potencjalnie, jeśli chodzi o automaty, w miarę świeża. Zobaczymy, czy będzie wpis. Może coś tam będzie. Zobaczymy. Nie ma wpisu? Nie no. Dlaczego nie ma wpisu? No tak się starałem, patrzcie no. Tylko piątka. Jest. No nic, trudno się mówi. Żyje się dalej. Może jak trochę poćwiczę, to uda mi się następnym razem. A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy dotrwali do końca i do spotkania kolejnym razem przy kolejnej grze. Trzymajcie się, cześć!